Witaj, ziomeczki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Halą Żary na modyfikacji Age of Imperialism. Jako Polska! W ostatnim odcinku nieco porobiliśmy kolejnych celów, które poprawiły nasze stosunki z Rosjanami oraz jeszcze poprawiły naszą sytuację gospodarczą. Bardzo chętnie bym doszedł już do tego, bo dzięki temu będziemy po prostu mogli nieco sobie usunąć tych niepotrzebnych idei. To też fajnie było sobie nieco pozmieniać, ale się zobaczę. Tak na razie dobrze wszystko wygląda. Jak na razie. Ale tak naprawdę musimy sobie nieco naprodukować dywizji, mieć tam milion manpowera, co może być trudne przez pewien czas, ale później jest oczywiście możliwe. Żeby mieć ten milion manpowera, realnie muszę sobie nieco rozkręcić produkcję wojskową, bo obecnie jest na takim słabym poziomie, że nic nie zrobimy. A chcę jeszcze sobie porobić nieco dywizje pancerne, więc chętnie bym sobie przygarnął nieco więcej fabryk militarnych. No ale żeby to zrobić, to muszę sobie, że tak powiem, albo tutaj przejść na to, to mnie będzie kosztować 200, albo tutaj właśnie pójść w jakieś tam możliwości. Tutaj mamy Kulturkampf, Cannot remove. Możemy to zmieniać. Realpolitik, czy jest coś tu, które mi da minus? Realnie tutaj nic. To jedyne co. Cannot replace invent. No nie mówcie, że nie można. Chyba, że to tylko tak jest. No nie. Chyba się nie da. Teraz się zorientowałem, się zobaczy. Jeszcze nie miałem siły politycznej, żeby tutaj to zmienić. Więc tak, na świecie jest kilka wojen. Jest Imperium Qin i Imperium Qing. Jest. Tak. I tak naprawdę oni walczą na takim terenie, że jest mało prawdopodobieństwo, żeby jakoś się to skończyło fajnie, że tak powiem. Qing needs to expand. Tak. Widzę, że oni są w aliantach. Jak to wygląda z ich wysp? Powiem szczerze, no trochę wysp utracili, ale dla kogo? A, dla Niemców. I nie Niemiec dowodzi tym. To jest ciekawe. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Austrię, to ona może pójść dwie drogi. O, jest tutaj. Ten palec. Wiadomo oczywiście, o co chodzi. I to jest oczywiście pytanie, czy będą chcieli pójść w ten właśnie jakoś, że tak powiem, tego pana. Austria posiada własnego Führera. O. I tak, tutaj oczywiście prezydent został wybrany. Szczerze powiem, nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Francja jest z nami? Nie ma Madagaskaru? Dobra, dobra, to jest ważne, to jest ważne. Dla naszej propagandy ważne jest, żeby Madagaskar mieć.
Trochę się bawiłem z tym, jak to wygląda w tych modach, co jest tak bardzo skryptowane w Peace Conferences. To no, ten player led trochę tak dziwnie działa, ale polega na tym, że tak naprawdę ma się całą kontrolę i tam koszty są po prostu bardzo mega ścięte, że tak powiem, że kosztuje wszystko i jeden punkt. Nikt się tam nie przyczepia do ciebie. Okay. Więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda z budową naszego imperium kolonialnego. I tak naprawdę jeszcze dywizję, więc tak. Tutaj dam już ostatnie medium tank. Na razie zostawiam tą dywizję, na razie z nią nic nie będę robić. I chcę sobie tutaj nieco podbudować naszą artylerię i ogólnie te wszystkie. To wezmę. Move. Chcę mieć bardzo dobre dywizje. Wtedy nie będzie coś takiego, że będą umierali randomowo, jak w ostatniej serii. Szkoda, że się nie zapisałem, ale naprawdę zaczęło mi psycha padać w tym momencie. Bo naprawdę to było w pewnym momencie takie, że o mój Boże, dlaczego wszystko się pali, dlaczego wszystko się wali? Ja nie chciałem tak. Przestańcie. Co to nam da? No, nam daje trochę. I raczej się nam nie uda, bo to znaczy, żebyśmy musieli zdobyć nową grupę, ale to powinno nam... To będzie kosztowało nas mocno. Okej, okay, więc tyle zróbmy. Okej, okay, i w sumie wszystko jest jak na razie w porządku. Brakuje nam kilku elementów, ale w sumie to czołgu by się przydało nieco Wolframu dokupić. To w sumie wszystko z tym. Więcej nie będziemy, bo te czołgi się nam... Na pewno produkcja, musimy nieco rozkręcić ją. Rabiny też nie są jakieś bardzo dobre, tak powiem, w stanie produkcji. No, musimy wszystko rozkręcać. Teraz to już nie mam żadnych celów, które mi będą dawały tego. Wszystko kosztuje teraz political power, więc też trochę będzie trudno. To będzie dawało nam power cost. Nie wiem, dlaczego na zielono jest minus 10. Kiedy na zielono jest minus 10, jak mi będzie nam odbierał? Co nie zrobili z tym modem? Nabor experience, no to tak, nabor experience. Ciekawe. Consumer goods, o, to jest fajne. Dockyard speed, tak. Oczywiście, że potrzebuję wszystkiego, co mi tam da, ale zanim się to okaże, że będę mógł możliwość robić tego, to muszę mieć nieco lepszą, że tak powiem, gospodarkę. Więc te dwa cele, które tak naprawdę mi nic nie dają, one są bardzo słabe według mnie, będę musiał wykończyć i później je może będzie usunąć, ale raczej nie sądzę. Będę musiał tutaj sobie popatrzeć. Są te dwa, które tak naprawdę mocy dla mnie robią, ale siła polityczna w tym modzie jest o wiele ważniejsza. To jest fajne, to trwa 80 dni, więc ciekawe. Nothing better than Polish labor market. Nie, to jest kolejny przykład, dlaczego moderzy Hoja to zawsze są ludzie o różnych radykalnych poglądach. Ogólnie graczy Hoja. Więc to też uwzględniając mnie, tak, Polska chce imperium, chcemy imperium, imperium powraca. Nie wiem, dlaczego to jest... Nie rozumiem tego. Okej, robimy infrastrukturę, mało to pomaga, ale
Trzeba coś zrobić. Dobra, róbcie sygnałki. Sygnał łącza do nas. Dostałem atak śmiechu. Nie wiem dlaczego, ale to mnie tak rozbawiło. W ogóle Litwa tutaj ma? Nie ma Litwy, nie istnieje Litwa. Ale Ukraina? Nie. To dziwne. Teraz wszyscy mają jakiegoś hype'a na Ukrainę, żeby istniała w modach. Dosłownie... Nie, wiem, że jak coś takiego mówią, to takie, o, ludzka unuca, ale... czasami widzę, że ludzie na siłę dają Ukrainę do modów, gdzie jak się zapytasz o tło historyczne, to mówią... niech żyje Ukraina. Okej. Okay. Wydaje mi się, że wykorzystają tę mechanikę z tego. Ona jest ciekawa. Nie powiem. Ciekawe jak jest, została zrobiona, ale... Wiecie. Ja wszystkiego nie znam. W choju jak działa, więc... Też czasami mechanika, która według mnie jest ciekawa, ale... Nie jest coś taka... że tak powiem... ważne. A, ciekawe to jest. Czyli to jest nasz, pierwsza nasza decyzja. Okej, okay, czyli polega to na tym, że jak jesteśmy w trakcie wojny, to możemy sklejmować to. Dlaczego Rio Grande do Sul możemy? Wiem, że jest taka jedna historia, ale to jest pytanie, gdzie to jest? Jest taka śmieszna historia z Brazylią. Bo w Brazylii właśnie... przybyli imigranci polscy. Potem oczywiście jak Polska upadła i była pod zaborami. I polegało to na tym, że rząd portugalski wtedy chyba jeszcze wydzielił ląd dla właśnie kolonizatorów z Polski. Gdzieś tam w puszczy właśnie brazylijskiej. I było coś takiego, że oni... Oczywiście to tam przybyli, tylko że nie powiedziano im, że tam są już no tubylcy, właśnie autochtoni tam mieszkają. I tak naprawdę doszło do walk, które przerodziło się w słynne sentencje, w typu słynna wojna polsko-indiańska, która po prostu była przedstawieniem, jakie to było głupie, że Polacy walczyli z Indianami o tereny, dlatego że Portugalczycy im odebrali oraz Rosjanie odebrali Polakom. Dobra. Patrzę tutaj, że będziemy... Tak naprawdę na razie nikt z nich nie jest u nas w frakcji, więc można ich atakować. Część tych terenów to według mnie jest... bardziej takie, że tak powiem, Liberia jeszcze kojarzę, że są, ale że część tych terenów jest taka typowo, jak to powiedzieć, Ameryka to jest, terenów to jest takie typowo memowskie, że tak powiem. Część tych terenów naprawdę nie wydaje mi się, że to jest realny klej. Chociaż trzeba powiedzieć, że to jest... że to jest oczywiście wszystko robione bardzo historycznie. Okej, okay, 13 karabinów naprawdę nie jest dobrym wynikiem. Ale musimy jakoś się rozkręcać powoli. Mamy o wiele lepszą produkcję niż w Kaiserreichu. Już pierwsza rzecz. To jest plusem. Okay, więc tak, robimy kolejną rzecz. Okay. Co to nam da? To nam usunie nieco to, ale co nam dokładnie...
No właśnie, nie rozumiem tego, bo jest tutaj na plus, a tam jest minus. Nie wiem, jak oni to zrobili. Ale jakoś tak zrobili. One i kończ, nie powiem. Chociaż czasami niektóre są takie dziwne. Na przykład ta jest trochę dziwnie zrobiona. Dodana minus. Nie wiem, jak oni to... Nie wiem, jak oni to zepsuli, ale mogli to zepsuć. Albo ja po prostu jestem jakiś głupi i... Nie pamiętam, jak to w grze wyglądało normalnie. Jest plus 10, plus 10... Tak naprawdę to... No... Dobrze wyjdzie nam. Tutaj mamy kolejne, co nam w ogóle usunęła i daje dobrze. No to już będzie cel, który nam się przyda, bo będzie dawało nieco. Tak naprawdę możemy wyszukać consumer. Więc tak. Mamy pełna mobilizacja. Tutaj mamy consumer. Tutaj mamy... Nawet tutaj mamy? Aha, dobra. Demami, ja takie... Co tam goście robi? Okej, okay, czy tutaj coś... Nie, tutaj nie mamy nic. Okej. Okay. No, czyli oznacza, że... Dosyć... Mamy... Dosyć dużo w tym... W tym części drzewka. Patrzę, patrzę. No ten Master of Puppets chce zrozumieć, o co chodzi, więc bym chciał to zrobić, ale w tym odcinku zapewne jeszcze nie uda mi się zrobić, bo to trwa 80 dni, więc to też trochę będzie, zabierze nam czasu. Tutaj decyzja to tak naprawdę to intensification of pollination. Patrzę, patrzę. Tak naprawdę to pierwsze, co byśmy zrobili, bo to ma dużo zielonego. Wiem, że to jest dziwne wytłumaczenie, ale przez to, że ma dużo zielonego, to wydaje się być dobre. Naprawdę mi się wydaje, że trochę inaczej. Bo tutaj, jak sami zobaczycie, jest na odwrót. To znaczy, że idee mają inaczej napisane. Co mi się wydaje, że idee powinny mieć podobnie, jak tutaj jest napisane. Dobra, ale... Nam zabiera pół i jeszcze 16%. No, bo to nam strasznie dużo zabiera. Okay, mamy wolne fabryki, wow. To wszystko na karabiny. Nasze czołgi się ładnie, że tak powiem, produkują, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy, więc, że tak powiem, niestety musicie cierpieć. Wow, za 5%, wow. To było tanie. Okej. Okay. Tak naprawdę to jest chyba wszystko, stąd jeszcze logistyka, ale nie mamy wystarczająco, dobra. Więc zmienię, no i te czołgi już trochę się pogorszą. Okej, więc zróbmy już ten ostatnią ideę. Nowy system parlamentarny. I zostawię otwarte to. Żartuję, zamknę to, i tak trzeba będzie później to włączyć, więc... Jak się pokaże, że mogę to zrobić, to zrobię. Czy dano nam to? Tak, dał nam siłę polityczną. Potrzebujemy ją, żeby nieco pozmieniać. Tam gdzieś pisało, że nam może pozmieniać. O tutaj, że...
Nie, to ale regulated market. Trochę mi się nie podoba, że to jest w taki sposób. Regulated market, regulated. Tutaj. To kosztuje. Okej. Dobra. Ten cel zapewne będę kończył. Nagrałem już nieco tego, więc będzie na zapas. Jedyne co powiem szczerze, jak będziemy chcieli się szykować na wojnę, to te cele. Bo tutaj to one są idealne do przygotowania, na przykład o ten cel. Daje nam radiostację w każdym, radar w każdym. Bo te, co to nam da? Cztery dywizje. Brygady Karpackie. Teraz zobaczymy. Tak, to... Maczka jeszcze daje oczywiście. Podoba mi się Brygada Karpacka. Okej. No powiem szczerze, dziwnie mam do ikonek, bo jest na przykład ta ikonka, która jest nawet spoko, ale jest ta ikonka, która jest mega. Ona jest fajna, ona jest zarąbista. A później jest na przykład... Dajcie mi chwilę, bo muszę znaleźć taką bardzo brzydką ikonkę, która... O, jest to. To... Nie powiecie, że to jest ładne. No. Więc zgaduję, że kto... Osoba, która robiła takie dla Polski ikonki, ona się postarała, ale ta, która robiła normalne ikonki, takie typowe, właśnie dla wszystkich, to trochę nie. Tutaj są też takie ikonki, które można uznać, że trochę słabe są, czyli są słabe, ale część to jest po prostu dlatego, że nie wyglądają jakby to było dla Polski. Chociaż to dla Polski wygląda trochę słabe. To jest na pewno dla Polski, trochę słabe jest. Jak powiem trochę słabe, to jest słabe. Tylko nie chcę za bardzo obrażać. Wiem, że zapewne później ktoś wyciągnie moją jakąś starą ikonkę i powie, ale tutaj słaba ikonka. Zaraz, czy te dywizje mogą już... Możecie już robić. Okej, idźcie tutaj. I jak tam Ekstazji? Nie wiem dlaczego jest dużo na temat filmów. Mamy jakiegoś gościa, który jest fanem filmów starych. Właśnie z kina z lat 30. Okej. Logistyka 13 karabinów to jest słabo. Potrzebujemy 100 karabinów dziennie, to by było bardzo dobre. Jak tam czołgi wyglądają? Czołgi to w ogóle się nie produkuje. A nie, to są light tanki, dobra. Mamy 02. Nie też. Nie jest jakoś mega dobrze. No, musimy nieco trochę przecierpieć, dlatego że ewidentnie nam produkcja aż tak dobrze nie idzie, ale jak mówię, jak tylko będziemy mogli coraz więcej produkować tych rzeczy dzięki temu, że mamy więcej fabryk militarnych, no to to będzie idealnie. Nie wiem dlaczego, ale tak się to włącza i to jest dziwne. Więc tak, mogę to zmienić? Nie. Okej, okay, to wyjaśnię wszystko. Dobra, więc tak. Chciałem dodać sobie to. I to. Bo to nam da i czy mogę coś... to jest nawet dobra. Okej, okay, więc tak. Pierwsze co to zrobimy to, bo jest nam potrzebne i... Nieco nam poprawiło sprawy w państwie.
Ale się zobaczy. Dobra. Ale to było wszystko z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Travel, bardzo wam szczery, na modyfikacji Age of Imperials. Jaka boska! No to cześć!